powinny te sędzią zapłacić pieniądze. Tak? Ale się są drani, na przyszłym się witać ze mną wczoraj. Siedziałem do szóstka. To u siebie w pokoju na dole. Dwa razy kontrolowaliście wynik, tam przy 1-0 i 3-1, ale wymknął się. Szczerze powiedziawszy, to nie oglądałem drugiej połowy, mogę tylko coś powiedzieć o pierwszej, bo mieliśmy odnowę biologiczną i rozbieganie. No mówię, to jest sparring, troszeczkę tutaj wydaje mi się, że ten przeciwnik za ostro grał. No szkoda, że się nie udało wygrać, ale dla nas najważniejsze są mecze ligowe i gra o punkty, także przygotowujemy się do meczu z Górnikiem i ten mecz dla nas jest najważniejszy. To co mówił trener w przerwie tego sparingu? Na co zwraca uwagę? No, żebyśmy więcej sytuacji, nie robili takich błędów troszeczkę w obronie, żebyśmy więcej sytuacji stwarzali, bo troszeczkę za dużo tego było. Myślę, że wynik nie jest najważniejszy w tym meczu. Fajnie było pograć, to była szansa dla tych chłopaków, którzy tym dla mnie co mniej grali w lidze. Mogliśmy pograć i sprawdzić się, w jakiej jesteśmy w aktualnej formie. Można powiedzieć, że Krakowie ma równe dwie jedenastki, czy jednak odczuwalny był brak tych zawodników, którzy pojechali na kadrę? Jak to widzisz? Na pewno jest w drużynie rywalizacja. Każdy się w tej drużynie przyda, każdy zawodnik. No, co mogę powiedzieć? Ten wybiera tą optymalną jedenastkę w danym tygodniu, widzi zawodników. No i tak robi. Piotrze, jak byś ocenił rywala? Czy jak oni na tle naszej ligi, na przykład, jak sądzisz, jak sobie tutaj radzili? Myślę, że w pierwszej połowie dobrze grali, znaczy wyglądali dobrze fizycznie. Trochę nas to jakby, nie wiem, zaskoczyło. No ale zaczynaliśmy grać piłką, to za dużo do powiedzenia w niektórych momentach nie mieli. Także ogólnie wynik chyba taki sprawiedliwy. Niestety no, nie udało się. Straciliśmy dwie bramki, dosyć takie głupie, bo postałych fragmenta gry. No ale dobrze, że teraz straciliśmy, a nie w Zabrzu i na pewno będziemy teraz wyciągali z tego wnioski. To był taki mecz, powiedzmy szczerze, na remis, bo Słowacy też nie byli od Was gorsi. Przy 1-0 i 3-1 no, ładnie go mieli piłkę przy nodze cały czas. To znaczy, no, Słowacy z tego słyną, że grają agresywnie i grają do samego końca. No i walczyli o każdą bramkę, no i im się udało zdobyć się dwie bramki w końcówce. No tak, wygrywali, żeśmy w koniec 3-1. Myśleliśmy, że już ten mecz jest wygrany, a w końcówce tracimy dwie bramki. No szkoda, że żeśmy ten mecz zremisowali, ale myślę, że ta gra nie wygląda jak najgorzej. Jak ocenisz grę Słowaków? Nie ustępowali. Nie, wiadomo, że tam od Mariana żeśmy widzieli, że gra słowacka jest bardzo agresywna. Grają blisko zawodników, także tutaj nie zaskoczyli nas. Także myślę, że niezły zespół, także jeżeli chodzi o przerwę w naszej lidze, ten mecz nam pomógł. Trener, co Wam kazał podczas tego meczu ćwiczyć? Były jakieś założenia taktyczne szczególnie, żeby je tutaj podczas tego meczu z Słowakami rozpracować? Chodzi o, żebyśmy wyszli do nich, żebyśmy zaatakowali. No i w kontekście tego strzeliliśmy bramkę z wolnego, gdzie faul został wykonany przez Kosanowicza, także ładna bramka, także cieszę. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem tych bramek dwóch ostatnich, także ciężko mi się odnieść do tego, co się działo na boisku po moim zejściu. Natomiast do momentu 3-1 to właśnie wyglądało całkiem przyzwoicie. To trener był rozczarowany, że nie dowiedzie się do zwycięstwa? Nie wiem, nie widziałem też z trenerem po meczu, także nie wiem. Podejrzewam, że tak, każdy jest rozczarowany na pewno.